rzucić. 27 lutego to ważny dzień w życiu Katarzyny Cichopek. Tego dnia mianowicie została zaproszona do Dzień Dobry TVN. Była gościem w programie i wzięła udział w czacie z internautami. Podczas tego czatu dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych, acz przerażających faktów z życia Katarzyny Cichopek. Między innymi cała Polska dowiedziała się, o czym nasza Kasia kochana marzy. Jak wiemy, marzenia to piękna rzecz. Moim zdaniem człowiek, który ich nie ma, po prostu umiera. Ale proszę Państwa, są granice. Kasia Cichopek mówi tak. Marzy mi się duży ekran ciągle. Jest to moje niespełnione marzenie. Natomiast jakby liczę siły na zamiary. Wiem, że teraz po prostu mam dzieci. Zwłaszcza córeczkę, która jest malutka. Potrzebuje mnie ciągle w domu, więc dla mnie jest to jakby priorytet. Jakby, droga Kasiu, życzę Ci jeszcze więcej dzieci, nie tylko dlatego, że oglądam serial, w którym występujesz, bo go nie oglądam, bo to się nie da oglądać, ale rozumiem, że jakieś 7 milionów ludzi ogląda to od wielu, wielu lat, prawdopodobnie 15. Gram już 15 lat i serial ciągle jest numerem 1 na rynku. Czemu więc miałabym rezygnować z tej roli? Kasia rezolutnie odpowiada internautom. Też jeden z internautów zadaje pytanie, czemu mówi się o tobie aktorka, chociaż aktorką nie jesteś? To jest pytanie kluczowe, proszę Państwa. To jest pytanie, które za naszą bohaterką ciągnie się od samego początku, kiedy pojawiła się na ekranie telewizji, albowiem nie skończyła studiów aktorskich i moim skromnym zdaniem zestawianie jej na przykład z taką Agatą Kuleszą, Mają Ostaszewską, Magdaleną Cielecką jest niestosowne. Kasia Cichopek na czacie odpowiada tak. To w takim razie jak nazwać to, co robię? Proszę zaproponować inną nazwę. Droga Kasiu, oczywiście już to robię. Otóż, cofnijmy się trochę w czasie, kiedy debiutował na wielkim ekranie niejaki Maciej Sztur, syn Jerzego. Obecnie obaj uznani aktorzy, ale wtedy uznany był tylko jeden, mianowicie Jerzy, a Maciek dopiero zaczynał. Jego ojciec Jerzy Sztur, który jakby nie było, wykłada w szkole aktorskiej. Na aktorstwie zna się jak mało kto. Po pierwszej roli Maćka, zapytany przez dziennikarzy, jak się panu podobał Maciek grając w filmie, odpowiedział fantastycznie. Kasiu, słuchasz? Maciek nie gra. On występuje. Kasiu, ty nie grasz. Ty występujesz.